10 tysięcy lat nazad. On pieszką chodził w аптеку na robotu w zasad. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса, колеса. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, гоняем шар земной, ветры версты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. To co, Kuba? No nie wiem. Możemy tak siedzieć, nie wiem, jeździć dookoła Poznania całą zimę, ale to będzie trochę bez sensu. Dobrze, nie będę ciemniał. Powiem szczerze, jedźmy na Bajkał na rowerze. Przejedziemy Bajkał z góry na dół. Z tej zimnej Syberii do tej ciepłej Syberii. Okej, okay, dobra, to mi pasuje. 1000 kilometrów po lodzie. Śpiwory, skarpetki, bieliznę. Jedzenie. Jedzenie, dużo jedzenia. Chciałem Państwu przedstawić naszą dietę z ostatnich 4 dni. W zasadzie ta tuszonka to... To, że tutaj jest zdjęcie głowy krowy, to jestem przeświadczony, że właśnie zjadłem głowę tej krowy. Tak, także wjechaliśmy po raz pierwszy od Bajkału i tutaj Fischer składa właśnie ofiarę z chlebka, ale jak wiadomo, nie tylko z chlebka składa się ofiary. Coś tam mam. No dobrze, dobrze, dobrze. Też się napij. Nie ma tak, że się nie napij. Ja też muszę złożyć ofiarę. Nasze profesjonalne rowery. 12-letni, nie, 15-letni. 15-letni Scorpio rower z Włoch, wspaniały. No więc, szanowni Państwo, właśnie złamała mi się kierownica. Rzecz rzadko spotykana na wycieczkach rowerowych, a jednak, jak widać, możliwa. No. Bez złamaną kierownicą ciężko jest jechać. Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Także nie wiemy co dalej. Семь на конце. Не понял.
Семерка, семерка на конце. На одной частоте, если облаков нету, плохо передается, тогда на другую переходишь частоту. Minus 30 stopniach na południu, gdzie miało być przecież już tak ciepło. Przejechali 12 km. Zjedzenie pożywnego śniadanka i równie pożywnych batoników. Najchętniej byśmy sobie teraz poleżeli. Ale jechać trzeba. A jechać trzeba. 12 km tylko zrobiliśmy. No. Się czuję, jakby 30 zrobił. 2 godziny. To jest nie do opisania uczucie, kiedy się jedzie po lodzie i widać wodę, albo jeżeli jest się blisko brzegu, dno. Albo rybki pływają pod tobą. Też. Albo pęka lód pod tobą. Właśnie, o, to jest właśnie najlepsze, jak jedzie się i słychać po prostu pękający lód i tworzący się przed tobą jak błyskawice z pękania. Chcielibyśmy też zwrócić Państwu uwagę na problem globalnego ocieplenia. To jest bardzo ważne. Więc zwracamy go. Zwracamy właśnie, proszę ją, spojrzeć. Uwagę. Uczulamy Was, żeby segregować śmieci, używać tylko energooszczędnych żarówek. I światło wyłączyć przede wszystkim. Właśnie, i wodę gotować tylko tyle, ile trzeba, żeby tego ciepła nie uciekało do atmosfery. W czajniku elektrycznym nie zostawała niepotrzebna tak, woda. Dezodoranty tylko w sztywcie. My na przykład w ogóle nie używamy dezodorantów tutaj. Gdy palce tak nachodzą na siebie, jak, tak się wykręcają z zimna po prostu. I tak jakby skurcz cię złapał i próbujesz te palce jakoś odciągnąć i nic. Daj.